Siemanko, witajcie na kanale. Dzisiaj przepis na szybką pizzę na gotowym spodzie. Ponad 70 gram białka, także powinien przepis Wam się spodobać. Zaraz sobie zobaczycie, co potrzebujemy, żeby zrobić taką pizzę i jak się ją robi. Zaczynamy! Będziemy potrzebować przede wszystkim takiego gotowego spodu do pizzy. Możecie sobie kupić je w Biedronce albo w Lidlu. Kosztują około 9 zł. Tym razem mam z Biedronki, ale różnie sobie kupuję. Czasami w Lidlu, czasami w Biedronce. Smakują w sumie podobnie. Do tego będziemy sobie dawać dodatki. Mozzarellę, pieczarki, kurczaka, jakiś pomidor, paprykę. Możecie sobie dać, jeśli chodzi o warzywa, to co tam lubicie. Jeżeli chcecie ją zrobić bardzo szybko, to możecie zastąpić kurczaka na przykład wędliną jakąś drobiową albo zwykłą. No bo tutaj dojdzie nam jeszcze usmażenie kurczaka i usmażenie pieczarek, no ale to też jest chwila. Więc jeszcze jakieś oregano do posypania, przecier pomidorowy i ketchup potem na górę. Pełną listę składników zobaczycie też w opisie filmu i przepis jest też na blogu, także wszystko będziecie mieli pod opisem filmu. Więc zaczynamy z naszą szybką pizzą. Ja sobie w międzyczasie podgrzałem te pieczarki i tego kurczaka, bo robiłem tą pizzę na 2 dni, więc dzisiaj sobie odgrzewam te rzeczy. A jak będziecie sobie robić na świeżo, to sobie zrobicie to od razu. Ważne, żeby mieć ciepłe te dodatki do tej pizzy. Zaczynamy od przecieru pomidorowego. Dajemy go sobie trochę na spód. Fajnie go sobie trzeba tutaj rozsmarować. Tak sobie dajecie, ile lubicie. Niektórzy lubią więcej, inni mniej. Najważniejsze, żeby cały placek był pokryty tym przecierem pomidorowym. Podczas tego, jak dajecie dodatki na ten placek, możecie sobie już nagrzewać patelnię, bo ważne jest to, żeby patelnia, na którą damy pizzę, była bardzo ciepła. Teraz układamy dodatki tak, jak lubimy. Zaczniemy sobie od mozzarelli. Kurczak. Postarajcie się to zrobić estetycznie, żeby Wam się przyjemnie jadło. Niekoniecznie tak jak ja. I posypujecie sobie na samym końcu bazylią albo oregano. I taki przygotowany placek od razu ląduje na rozgrzaną patelnię. Tak, żeby był, musicie pilnować, żeby patelnia była bardzo rozgrzana. I przykrywamy go przykrywką. I tak się robi około 4-5 minut. Musicie kontrolować płomień. Teraz sobie go trochę zmniejszymy. I patrzycie, żeby Wam się ta pizza nie zjarała za bardzo. I kontrolujemy brzegi. Około 4-5 minut powinno tak pod przykryciem wystarczyć i będzie gotowa. Po 5 minutach pizza wygląda tak. Więc jest już gotowa. Przekładamy ją sobie na talerz. Dajemy sobie trochę ketchupu, czy jakiegoś tam sosu ulubionego waszego. I możemy ją zajadać. Cały przepis to jest jakieś 15 minut. Mówię tutaj już z przygotowaniem kurczaka, z przygotowaniem pieczarek, ze smażeniem tego. Bardzo fajny przepis, dużo białka. Ja go bardzo często robię, szybko się go robi. Jeden z moich ulubionych przepisów obiadowych. Jeżeli przepis Wam się podobał, dajcie znać w komentarzach, dajcie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to zostawcie suba. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Cześć.